A zatem czas zapowiedzianej przerwy dobiegł końca. 100 kg na sztandze i pierwsze podejście wykona Daniel Bayer, AKS Myślibórz. Proszę koledzy, 105 kg. Koledzy, 105 kg. Zmiana pierwszego podejścia i od takiego ciężaru rozpocznie Daniel Bayer. Daniel Bayer, jeszcze do ostatnich mistrzostw Europy do lat 17, rekordzista Polski w tej grupie wiekowej w rwaniu i w podrzucie i w dwuboju, stracił te rekordy na rzecz Tomka Komorowskiego. Podejście zaliczone. 110 kg poproszę. I ten sam zawodnik, Daniel Bayer z AKS-u Myślibórz, wykona podejście drugie. I będzie to atak na rekord życiowy tego zawodnika. Mistrz tegorocznej Olimpiady Młodzieży, 18. Olimpiady, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Także mistrz Polski Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. W roku ubiegłym drugi wśród najlepszych 17-latków, drugi także w finale Olimpiady Młodzieży, a piąty w Mistrzostwach Polski Seniorów. Do 115 przygotowuje się Rafał Maksa. Podejście zaliczone i rekord życiowy tego chłopca w rwaniu. 112 kg poproszę. Ponownie szansa na rekord życiowy. Podejście trzecie, Daniel Bayer, AKS Myśliwość. Do 115 przygotowuje się Rafał Maxon, KPC Górnik Polkowice. Thank you.
minęła minuta. Podejście niestety niezaliczone, 115 proszę, a Daniel Bayer kończy z nowym rekordem życiowym w rwaniu 110 kg. Rafał Maxson, KPC Górnik Polkowice, wykona podejście pierwsze. Na co dzień trenuje w relaksie Oborniki Śląskie, wychowanek tego klubu. W lidze reprezentuje Górnik Polkowice. Podejście niezaliczone i za chwilę ponownie Rafał Maxson, tym razem podejście drugie, a ciężar ten sam, 115 kg. Do 120 przygotowuje się Mariusz Wysocki z Mazowiczechan. Do 125 Tomasz Remiszewski, AKS Myśliwów. Rafał Maxson, tegoroczny mistrz Polski juniorów do lat 20 w roku ubiegłym, czwarty. Podejście zaliczone, 120 kg proszę na sztangę. Mariusz Wysocki z Mazowiczechanów wykona podejście pierwsze. Także tegoroczny mistrz Polski juniorów do lat 20, pierwszy mistrzostwa zrzeszenia LZS. Przygotowuje się Rafał Maxson. Podejście zaliczone, pozostaje 120, Rafał Maxson wykona podejście trzecie. Do 125 przygotowują się Tomasz Remiszewski, AKS Myśliwów i Mariusz Wysocki. Podejście zaliczone i to rekord życiowy tego zawodnika. 125 poproszę. A zatem pierwsze podejście Tomasza Remiszewskiego z AKS Myśliwów. Przygotowuje się Mariusz Wysocki z Mazowiczechanów.
Tomasz Remiszewski, drugi w Mistrzostwach Zrzeszenia LZS w roku bieżącym, ósmy w roku ubiegłym w Mistrzostwach Polski Seniorów i drugi w roku ubiegłym wśród najlepszych polskich juniorów. Podejście zaliczone i ten sam ciężar zaatakuje Mariusz Wysocki z Mazowiciechanów. To podejście numer 2. Do 130 przygotowują się Jarosław Samora i także Mazowiciechanów, Damian Wesołowski, Zagrzysza Bydgoszcz i Tomasz Remiszewski, AKS Myśliwosz. Podejście zaliczone, 130 kg proszę na sztangę. Zatem Damian Wesołowski, Zawisze Bydgoszcz, wykona podejście pierwsze. Do drugiego przygotowuje się Tomasz Remiszewski. Wesołowski podwyższa, zatem drugie podejście wykona Tomasz Remiszewski, AKS Myśliwosz. Do trzeciego przygotowuje się Mariusz Wysocki. Podejście zaliczone i ten sam ciężar w podejściu trzecim zaatakuje Mariusz Wysocki, Mazowiciechanów. Do 131 przygotowuje się Damian Wesołowski, do 132 Jarosław Samoraj, do 134 Tomasz Remiszewski. Mariusz Wysocki, Mazowiciechan. Podejście niestety niezaliczone. 131 proszę, a Mariusz Wysocki zaliczył w baniu 125 kg. Damian Wesołowski z Zawiszy Bydgoszcz wykona podejście pierwsze. Damian Wesołowski, Zawisza Bydgoszcz. Tegoroczny mistrz ogólnopolskiej olimpiady młodzieży, 9 wśród najlepszych polskich seniorów.
Podejście zaliczone, 132 proszę. Jarosław Samoraj z Mazowiciechanów wykona podejście drugie. Do 134 przygotowuje się Tomasz Remiszewski, a do 135 Piotr Kuściewicz i Damian Kuczyński. Podejście zaliczone, 134 proszę. Trzecie podejście Tomka Rymiszewskiego, AKS Myśliwóz. Do 135 przygotowuje się Piotr Kruściewicz. Podejście niezaliczone, 135 proszę, a Tomasz Rymiszewski zaliczył w urwaniu 130 kg. Pierwsze podejście wykona Piotr Kruściewicz z Górnika Polkowicy. Przygotowuje się Damian Kuczyński z Budowlanych Opole. Piotr Kruściewicz, wicemistrz Polski seniorów w roku bieżącym w kategorii 77. Pozycja 135. Podejście zaliczone i ten sam ciężar zaatakuje Damian Kuczyński. Budowlanie Opole, także podejście pierwsze. To z kolei trzeci zawodnik w tym roku wśród najlepszych polskich seniorów. Przygotowuje się Damian Wesołowski. Podejście zaliczone. Gratuluję. 135 jeszcze przez chwilę na sztandze. Damian Wesołowski z Zawiszy Bydgoszcz wykona podejście drugie. Do 136 przygotowuje się Jarosław Samoraj. Damian troszkę z językiem, proszę. Podejście niezaliczone. 135 pozostaje na sztandze. I za chwilę ponownie Damian Wesołowski z Zawiszy Bydgoszcz, tym razem podejście trzecie. I dostałem kolejnego SMS-a, tym razem pozdrowienia dla wszystkich kibiców i obecnych na sali od Ryszarda Jakubiaka z Wrocławia. Również Ryszard pozdrawiamy, jak również
Piotr Litwin, jeżeli słyszysz, Piotruś, to także dla Ciebie. Dziękujemy za pozdrowienie. Do 136 przygotowuje się Jarosław Samoraj, później do 140 Paweł Jurecki, Krystian Sroka, Piotr Ruściewicz i Daniel Kuczyński. Damian Wesołowski, Zawisza Bydgoszcz. Podejście zaliczone i to chyba oficjalny rekord życiowy. 136, proszę. I Damian Wesołowski tym wynikiem kończy rwany. Jarosław Samoraj z Mazowiciechanów wykona podejście drugie. Do 140 przygotowują się zawodnicy Tarpana Mrocza, Paweł Jurecki i Krystian Sroka. Podejście zaliczone. 139 kg proszę na sztangę. Piotr Ruściewicz z Górnika Polkowice wykona podejście drugie. Do trzeciego przygotowuje się Jarosław Samoraj. Piotr Ruściewicz, jak mówiłem, tegoroczny wicemistrz Polski, startował w reprezentacji Polski zarówno w grupie juniorów, jak i w grupie seniorów. Podejście niezaliczone i za chwilę jeszcze jedna szansa, ale najpierw Jarosław Samoraj, Mazowia Ciechanów. Ten sam ciężar, podejście trzecie. Przygotowuje się Piotr Ruściewicz. Jarosław Samoraj, Mazowia Ciechanów. Mistrz Polski do lat 20 w roku bieżącym, 8 wśród najlepszych polskich seniorów. Podejście zaliczone, 139 w dalszym ciągu, Piotr Ruściewicz wykona podejście trzecie, a Jarek Samoraj tym wynikiem zakończył rwany. Do 140 przygotowuje się Paweł Jurecki. Thank you.
odejście zaliczone i takim wynikiem Piotr Siewicz kończy rwanie. 140. Poproszę. Paweł Jurecki już zbliża się do pomostu. Szósty w tym roku w Mistrzostwach Polski Seniorów. W roku ubiegłym brązowy medalista w Mistrzostwach Europy wśród juniorów i dziesiąty na świecie. Czyli już absolutnie zawodnik czołówki ogólnoeuropejskiej. Przygotowuje się Krystian Sroka. Podejście zaliczone. I ten sam ciężar zaatakuje Krystian Sroka, Tarpan Mrocza, także podejście pierwsze. To także brązowy medalista w Mistrzostw Europy z roku ubiegłego. Piąty w Mistrzostwach Świata. Podejście zaliczone. No to pozostaje 140. Damian Kuczyński z Budowlanych Opole wykona podejście drugie. Do 145 przygotowują się Daniel Rykoczewski, Zawisza Bydgoszcz, Paweł Koszałka, Budowlanie Opole. Podejście zaliczone. No to 141 i ponownie Damian Kuczyński z Budowlanych Opole wykona podejście trzecie. 145 poproszę. I rozpocznie Daniel Rykaczewski z Zawiszy Bydgoszcz. Podejście pierwsze. Drugi w tym roku w Mistrzostwach Polski Juniorów. Przygotowuje się Paweł Koszałka. Podejście zaliczone i ten sam ciężar zaatakuje Paweł Koszałka. Z Budowlanych Opole podejście pierwsze. Koszałka podwyższa do 146. Zatem Damian Kuczyński, Budowlanie Opole, wykona podejście trzecie. Do 146 przygotowuje się Paweł Koszałka. Do 148 Daniel Rykaczewski. Podejście zaliczone i takim wynikiem Damian Kuczyński zakończył rwanie. 146. Poproszę, Paweł Koszałka z Budowlanych Opole wykona podejście pierwsze. Tegoroczny wicemistrz Polski seniorów przed rokiem szóstym. Ja w roku ubiegłym także akademicki mistrz Polski.
Do 150 przygotowują się Paweł Jurecki, Krystian Sroka i Daniel Kaczewski. Podejście zaliczone. 150 kg proszę na sztangę. Drugie podejścia kolejno. Jako pierwszy Paweł Jurecki z Tarpana Mrocza. Przygotowuje się jego kolega Krystian Sroka. I później Daniel Rykaczewski i Paweł Koszałuk. Ostatnie 8 podejść w ramach tej grupy. I później 5 minut przerwy. Podejście zaliczone i ten sam ciężar zaatakuje Krystian Sroka, także Tarpan Mrocza, także podejście drugie. 7 w roku bieżącym wśród najlepszych europejskich seniorów kategorii 85. Wówczas wyrywał 160 i w dwuboju uzyskał 350. I także podejście zaliczone, zatem ten sam ciężar, także podejście drugie, Daniel Rykaczewski, Zawisza Bydgoszcz. Przygotowuje się Paweł Koszałka z budowlany w Opolu. Podejście zaliczone, no to pozostaje 150, Paweł Koszałka, budowlanie Opole, także podejście drugie. Do 153 przygotowują się Krystian Sroka z Tarpana Mrocza, Daniel Rykaczewski z Zawiszy Bydgoszcz. Podejście zaliczone, 153 kg proszę na sztangę. Krystian Sroka z Tarpana Mrocza wykona podejście trzecie. Przygotowuje się Daniel Rykaczewski. A później do 155 przygotowują się Paweł Jurecki i Paweł Koszałuk. Przygotowuje się Paweł Jurecki. Podejście zaliczone i tym wynikiem Krystian Sroka zakończył urwanie. 155 koledzy. Paweł Jurecki z Tarpana Mrocza wykona podejście pierwsze i trzecie. Przygotowuje się Daniel Rykaczewski. Thank you.
odejście zaliczone i takim rezultatem Paweł Jurewski kończy rwanie. Daniel Rykaczewski z Zawisze Bydgoszcz także przed swoją trzecią próbą. Przygotowuje się Paweł Koszałka. Odejście zaliczone i również Daniel Rykaczewski kończy rwanie z wynikiem 155. Paweł Koszałka, trzecie podejście, budowlanie Opola. A następnie 5 minut przerwy. No i również Paweł Koszałka kończy rwanie z wynikiem 155. Bardzo mało spalonych podejść w rwaniu. 5 minut przerwy, koledzy, 125 kg proszę przygotować.